Męskie gotowanie. No i po tej wczorajszej ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu tematem męskiego gotowania musi być sport. Zapraszam, Jeremi Angowski. Porozmawiamy dziś o przeróżnych dietach sportowców. Będzie bezmięsnie, będzie wegańsko, ale także olimpijsko. Sprawdzimy również, co na co dzień jedzą piłkarze. Ta tradycja olimpijska cofa nas do źródeł tego, czym jest sport, no a jest on także tą wielką celebracją życia. Było to wczoraj widać w Paryżu. No i zaczniemy również od cofnięcia się trochę w przeszłość. Zaczniemy od diety gladiatorów. Dla mnie dużym zaskoczeniem jest to, że niemal nie jedli oni mięsa. Więcej o tym już zaraz. Spróbujemy odtworzyć parę posiłków, którymi żywili się antyczni sportowcy. 11 minut po godzinie 10. Męskie gotowanie dziś w odmianie sportowej. No i zaczniemy od diety gladiatorów, bo można byłoby się długo zastanawiać, co w zasadzie jedli gladiatorzy. No i badania wskazują na to, że była w większości to dieta bezmięsna. No tak, jest to delikatny spoiler, ale do szczegółów przejdziemy już za chwilę. Moją gościnią Aleksandra Sikora ze Stowarzyszenia na Rzecz Popularyzacji Kultury Antycznej Hellas et Roma. Dzień dobry, cześć Aleksandro. Dzień dobry, cześć wszystkim. Powiedz, czy ty na przykład czasem, skoro interesujesz się no właśnie kulturą antyczną, jadasz tak właśnie bardziej jak powiedzmy no nasi przodkowie europejscy? Czy zdarza ci się mieć taki posiłek, że na przykład a na śniadanie to sobie zjem jak jadali Grecy 2000 lat temu? Zdarza się, bo wbrew pozorom niektóre z tych potraw są przede wszystkim smaczne, ale są też dość popularne i znamy je do dzisiaj, może troszeczkę w innej odsłonie, ale na pewno to się zdarza. To są troszeczkę też takie fajne smaki, żeby zaskoczyć gości, którzy do ciebie przychodzą, na przykład na grilla, ale na pewno zajmuję się tym też hobbystycznie i często gotujemy na różnych imprezach antycznych, gdzie można u nas właśnie zdegustować tą kuchnię sprzed 2000 lat. Mhm. Zastanawiam się też, bo ta zajawka na historię w twoim przypadku, czy ona się też łączy właśnie z tą taką pasją do jedzenia i natrafiłem, jak się przygotowywałem do tej rozmowy, na taki kanał na YouTubie, na którym właśnie nie pamiętam dokładnie tytułu tego, nazwy tego kanału, no ale tam pewien człowiek właśnie opowiadał historię poprzez jedzenie i zastanawiam się, czy tobie to też jest bliski taki sposób opowiadania historii. Tak, jak najbardziej. Generalnie właśnie ja zajmuję się opowiadaniem tej historii przez kuchnię i to już od ponad 10 lat. To jest taki rodzaj archeologii doświadczalnej, którą my uprawiamy tutaj w naszym stowarzyszeniu. Więc bardzo często kombinujemy, eksperymentujemy, może nie mamy jeszcze kanału na YouTube, właśnie przez to jedzenie, ponieważ to był jeden z naszych pierwszych projektów w stowarzyszeniu i w kole naukowym, z którego się wywodzi, i to był właśnie projekt kuchenny, bo chcieliśmy pokazać nie tylko suche fakty, tylko właśnie to jedzenie, ten smak i ten zapach. No i mam wrażenie, że nam się to udaje. Właśnie, nie sądzisz, że to jest taki najlepszy sposób na to, żeby poznać tę kulturę, no taką codzienną, po prostu to, jak żyli ludzie te 2000, 3000, 1500 lat temu, właśnie poprzez posiłki, poprzez to, co oni mieli na stole. Tak, jak najbardziej się z tobą zgadzam. To też jest fajna rzecz, żeby pokazać uniwersalizm niektórych rzeczy, czyli jest na przykład taki tip, który starożytni już znali i ja bardzo lubię o tym mówić, bo okazuje się, że dużo osób stosuje to już teraz w domach i to jest na przykład, żeby wsadzić liść laurowy do mąki, żeby odstraszała robaki. Mhm. I to właśnie, jak o tym mówię, to jest rada sprzed 2000 lat z książki kucharskiej Marka Apiciusza, rzymskiej książki kucharskiej, która zachowała się do naszych czasów. A jak ja o tym mówię, to często mówię ktoś, moja babcia tak robiła i ja też tak robię. I w ogóle nawet nie zdaliśmy sobie sprawy, że ta idea i ten pomysł trwa już tak długo. Mhm. Taka zwana z pokolenia na pokolenie, nie do końca wiedzieliśmy, skąd ona się wywodzi, a to na przykład jest już tak stary pomysł. No właśnie, czyli mamy tę taką
ciągłość w tym, jak się stołujemy? Czy to jest tak, że nasza współczesna kuchnia tak bardzo różni się od tego, co jedli na przykład Rzymianie czy Grecy, czy wcale nie? Ja myślę, że się różni. Na pewno się różni, ponieważ my teraz, my mówimy tutaj o Polsce w tym momencie, już nie mówię o kuchni włoskiej i kuchni rzymskiej, bo to są dwie absolutnie różne rzeczy. Rzymianie nie znali pizzy ani makaronu, więc tu są naprawdę całkiem inaczej podchodzimy do tego tematu, ale jeżeli my tutaj mówimy o dzisiaj o naszym jedzeniu w Polsce, to wydaje mi się, że to są bardzo dwie różne rzeczy, ponieważ my jemy teraz bardzo różnorodnie i mimo tego, że również obywatele rzymscy mieli dostęp, oczywiście ci bogaci, do na przykład importowanych rzeczy, czyli które nie występowały na półwyspie, to jednak my teraz naprawdę idziemy do każdego supermarketu i sobie kupujemy awokado, jeżeli mamy tylko na to ochotę, prawda? I nie jest ono, czasem jest ono tańsze niż nasze rodzime maliny. Więc ta różnorodność i ta dostępność teraz tych produktów jest na pewno o wiele większa dla takiego przeciętnego człowieka niż było kiedyś. Wtedy ludzie na pewno jedli prościej, jedli bardziej sezonowo. My teraz staramy się, przynajmniej takie trendy są, żeby wrócić do tej sezonowości, prawda? Żeby jeść to, co jest dostępne, to, co jest bliskie, żeby częściej sięgnąć, nie wiem, po rzepę niż po to awokado. Ale jednak wtedy to była podstawa, że jadło się to, co jest teraz i to, co jest tutaj i to, co jest dziś. Prawda? A było mniej takiego kombinowania, jak my mamy dzisiaj. To przejdźmy do tej diety gladiatorów, bo ogólnie nazywano ich hordeari, czyli zjadaczami jęczmienia. To na pewno świadczy o tym, że musieli tego zboża dużo spożywać. A gdzie w ogóle jedli i gdzie żyli gladiatorzy? Jak wyglądało ich takie codzienne życie? Ja jeszcze może powiem o tym jęczmieniu, bo właśnie ten zwrot, który przytoczyłeś, to horderai jest bardzo ciekawe. Na pewno jedli go dużo, to trzeba przyznać, ale też jest tak, z tym jęczmieniem jest niejednoznaczne, ponieważ znamy z przekazów również Swetoniusza. Wiemy, że na przykład cesarz Oktawian August nakazał karmić jęczmieniem swoich żołnierzy w ramach kary. Czyli możliwe, że z tym, że jęczmieniem było coś nie tak. Może on nie był takiej dobrej jakości. I również między innymi od tego możliwe, że nazywano ich horderai, że jedli może to najgorszy jęczmień. Ale to odpowiadając na twoje pytanie jeszcze, gdzie jedli. Więc gladiatorzy, przede wszystkim od tego trzeba zacząć, że jedli tam, gdzie żyli. A gdzie oni żyli? Na pewno nie w swoich domach. Gladiatorzy mieszkali w szkołach gladiatorskich. To jest taki rodzaj koszar, można powiedzieć, nazywany ludus. Więc gladiatorem można było nazwać każdego, który był członkiem tej szkoły. Szkoła zapewniała im, szkoła, do która należała do lenisty, do właściciela, zapewniała im wyżywienie, zapewniała im treningi i co ciekawe, zapewniała im również opiekę medyczną, która nie była tak do końca praktycznie niedostępna dla takiego przeciętnego biedaka. Więc nie mieli też tak źle. Co ciekawe jeszcze, gladiatorzy nie gotowali sobie sami tych posiłków, tylko oni mieli zajmować się trenowaniem, mieli zajmować się doskonaleniem swoich umiejętności, a dla nich gotowali inni niewolnicy. Aha, no właśnie, bo gladiatorzy przecież też byli niewolnikami, więc jak to z nimi było dokładnie? Czy stając się gladiatorem miało się już trochę wyższy status, lepsze życie, czy wręcz przeciwnie, po prostu to był inny rodzaj takiego niewolnictwa? Gladiatorzy byli tacy, można powiedzieć, trochę słodko-gorzcy. Ponieważ gladiatorem mógł się stać zarówno tak niewolnik, tak jak mówisz, ale na przykład obywatel rzymski, który miał tak duże długi, że nie był w stanie ich spłacić. I on na przykład w ten sposób podpisywał kontrakt gladiatorski, zrzekał się swojego obywatelstwa i zajmował się tym rzemiosłem, że tak powiem, rzemiosłem gladiatorskim, żeby spłacić swoje długi. Byli to też również niechciane dzieci oddawane albo niewolnicy z podbitych plemion, jak Galowie, Celtowie czy Trakowie. Od również tych nazw tych podbitych ludów pojawiły się specjalne rodzaje gladiatorów, ich styl walki, ich ubiór, ich cała taka sylwetka, prawda? Czyli była sylwetka Traka i on wziął się to z tego, że on walczył po prostu jakby swoim narodowym orężem, prawda?
i dlatego on był trakiem, więc to z tym, i dlatego mówię, że to jego, że gladiatorzy byli słodko-gorzcy, bo z jednej strony byli pogardzani, prawda, bo byli bardzo niscy, byli niewolnikami, a z drugiej strony tłumy ich uwielbiały, po prostu oni byli takimi celebrytami starożytności, można powiedzieć, do dzisiejszego nawiązania. Na przykład wykonywano perfumy, w których skład wchodził pod gladiatora. Albo właśnie taki, ponieważ oni nacierali się oliwą, która była tak jakby, była taka forma kąpieli, że nacieramy się oliwą i potem specjalnymi przyrządami ściągamy tą oliwę z piaskiem, na przykład po walce, z piaskiem, z krwią, i z tego właśnie dodawano to do perfum. Także oni byli tacy, z jednej strony wszyscy ich kochali, a z drugiej strony pogardzali nimi, prawda? Tak, no tutaj jest trochę takich sprzeczności, bo dla nas współcześnie jednak jeśli ktoś jest celebrytą, sportowcem, osobą znaną, no to no jednak powiedzmy, że ma te prawa no, bardzo duże, jest otaczany taką szczególną opieką, chociażby, no nie wiem, piłkarzy, którzy mają współcześnie podtykane pod nos tak naprawdę każde danie i są zaopiekowani no, wybitnie jak na tych sportowców, ale gladiatorzy właśnie z jednej strony no to byli ludzie o takim niskim statusie społecznym, właśnie wtedy w Rzymie, no a z drugiej strony, tak jak powiedziałaś, byli popularni, znani, lubiani i byli celebrytami, więc karmili ich ci, można powiedzieć, właśnie właściciele, no tak trochę dziwnie też to brzmi współcześnie. Tak, dokładnie tak jak mówisz, właściciele. Ale co też jest ciekawe, że gladiator mógł tak jakby kończyć swoją służbę, prawda, wykupić się, odpracować i zostać obywatelem rzymskim, wtedy zostawał wyzwoleńcem. Także to nie była taka droga bez powrotu. To była szansa też dla niektórych, żeby jednak to swoje życie jakoś tam, nazwijmy to, odzyskać, prawda, jeżeli nagle zostali złapani gdzieś w niewolę i sprzedani do szkoły. Ale tak jak mówisz, karmił ich właściciel, karmił ich lanista, więc tak od niego też to zależało, co oni jedli. On im zapewniał ten byt, wikt, opierunek i tak jak wspomniałam, opiekę medyczną, co też nie było takie popularne, ale jeszcze mówiąc o samej opiece medycznej, czyli o lekarzach, to lekarze w starożytności nie byli tak poważanym zawodem jak dzisiaj, wręcz byli też trochę tak traktowani jako gorsi, ponieważ mieli kontakt z ludzką krwią, tak? Mieli kontakt z tymi wszystkimi płynami ludzkimi, i to jednak nie było tak, tak szanowane i tak dobrze widziane jak dzisiaj. Ola Sikora w czwórce, Stowarzyszenie na Rzecz Popularyzacji Kultury Antycznej Hellas et Roma. No to za moment przejdziemy do tego, po co się tutaj spotkaliśmy, czyli no do jedzenia, do tego, co jedli gladiatorzy. Męskie gotowanie w czwórce. 29 minut po godzinie 11. Ola Sikora, moją gościnią, Stowarzyszenie na Rzecz Popularyzacji Kultury Antycznej Hellas et Roma. Rozmawiamy o diecie gladiatorów, no i wszelkie znaki na niebie właśnie tutaj nam sprzyjają, no bo nie dość, że Igrzyska Olimpijskie, a więc to wielkie święto sportu, które zaczęło się przecież tak dawno temu, no to jeszcze niedawno ogłoszony został zwiastun gladiatora części drugiej filmu Ridleya Scotta, który już jesienią w kinach. No ale my wracamy do tej diety gladiatorów, bo to jest bardzo ciekawe. Olu, powiedz, co jedli w takim razie ci gladiatorzy? No więc tak, pamiętajmy, że gladiatorzy to byli sportowcy. Więc ich dieta to również była taka dieta wysokobiałkowa, podobna do dzisiejszych sportowców. Białko dostarczali sobie głównie z roślin strączkowych, więc z jednej strony była stosunkowo tania, ale nie można tak powiedzieć definitywnie, że oni tego mięsa nie jedli. Są przekazy, które mówią, że jedli podobnie tyle samo mięsa, co legiony rzymskie. I na przykład na pewno taki gladiator jadł, tak jak powiedziałam, strączki, dodatkowo jakieś warzywa, owoce. Na pewno wszystko to było sowicie doprawiane garum, a garum to jest bardzo ciekawa rzecz i tutaj chciałabym o niej powiedzieć. Garum jest to sos ze sfermentowanych ryb i co ciekawe, on do tej pory jest jeszcze obecny w kuchni azjatyckiej.
I również my możemy kupić go sobie, co prawda nie w takiej postaci jak w starożytności, ale w sklepach z kuchnią azjatycką. Przypomina on sos sojowy, ale ma o wiele bardziej intensywny rybi zapach, także nie polecam, żeby się gdzieś rozłożył przez przypadek. Więc ten garum w starożytności były to po prostu ryby w całości, ryby morskie z wnętrznościami, z głowami, z oczami, z płetwami, ze wszystkim, które były umieszczane w specjalnych kadziach i na słońcu, takim pięknym śródziemnomorskim słońcu, po prostu kisiły się w tym. I później, gdy już się wykisiły odpowiednio, to ten czarny, bo to jest taki czarny sos, właśnie był dodawany do wszystkich potraw. I to na pewno też gladiatorzy jedli, bo to jedli wszyscy, czy biedni, czy bogaci. Różniła się tylko dostępność jego klarownością tego sosu. Czyli jak ktoś miał więcej pieniędzy, to po prostu jadł ten najpyszniejszy, najbardziej klarowny, a kto już po prostu miał albo mało pieniędzy, albo liczył na jałmużnę, to jadł takie te rybie odpadki, bo bardzo często właśnie te rybie odpadki, ta końcówka gdzieś tam wymieszana z oliwą, z octem była rozdawana biedocie. No właśnie, powiedziałaś o tym, że strączki, że ziarna, że owoce, warzywa, to może jakie te strączki oni jedli? Bo ja słyszałem, że na przykład bób był bardzo popularny. Tak, bób, soczewica również, fasola, groch, ziaren, no to jęczmień już wspomniany, pszenica, no i kasze różnego rodzaju. Czyli ten jęczmień faktycznie jedli, bo też mówiłaś, że to był taki słabego rodzaju jęczmień. Tak, ale właśnie jak to jest z tym? Tak, jedli jęczmień, tylko to miałam na myśli to powiedzenie, to horderai, że to może było takie nie do końca, no bo to się wziął między innymi z tego, że oni jedli go tak dużo, że byli nazywani tym właśnie horderai. Ale z drugiej strony, no jęczmień to jest syta rzecz, prawda? Więc oni tak pewnie dobierali to do masy, ten jęczmień, ale to też mogło być takie dwojakie, prawda? Że może ten jęczmień jedli dlatego, żeby to była dla nich jakaś tam, nie wiem, no nie był on tak dobrej jakości, więc trochę takie prześmiewcze może. Mhm, a to trzeba by się było nad tym zastanowić. To nie jest takie też jednoznaczne. Okej, czy to prawda, że jak było z tym mięsem? No też już trochę powiedziałaś, że niby nie jedli, ale jednak nie wszyscy, więc jak to z tym było dokładnie? Tak na przykład, że nie wiem, że raz w tygodniu mogli tylko zjeść, dwa razy w miesiącu powiedzmy na przykład. To znaczy ja powiem tak, no to jest taka wiedza dość już głęboka i ja nie jestem w stanie powiedzieć, jak często oni mogli to mięso jeść, prawda? Bo brak jest źródeł do tego, ale na pewno chciałabym zaznaczyć, że to nie było tak, że oni byli wegetarianami albo weganami. Też bym chciała powiedzieć, że no wegetarianizm dla mnie osobiście jest to, gdy ktoś wybiera, że nie będzie jadł mięsa, a nie gdy ktoś na przykład, nie wiem, ktoś mu nie daje tego mięsa albo jest tak biedny, że go na to mięso nie stać. I też bym chciała zaznaczyć, że gladiatorzy byli z różnych szkół, prawda? Więc jeżeli byli zależni od tego, czyli od lanisty, który ich karmi, no to byli na jego garnuszku. I generalnie laniści byli to ludzie zamożni, ale wiadomo, że no mogło też być z tym różnie. Na pewno oni, nie było tak, że nie jedli tego mięsa, bo nie mogli, prawda? Oni na pewno to mięso jedli. I też wiem, że nawiązujesz tutaj do takich badań z Efezu, były to badania kości gladiatorów, na podstawie której oni wysnuli taki wniosek, że właśnie oni jedli bardzo dużo tych strączków, prawda? Ale również w tych badaniach jest, że dwa szkielety poddane badaniom, były ślady w nich, że oni to mięso jednak jedli. No i tutaj mamy tą jedną szkołę, więc tak ciężko trochę na cały ten świat antyczny, który szkolił gladiatorów, to przysunąć, prawda? Bo nie było na przykład edyktu, który by powiedział, że oni nie mogą jeść mięsa, bo coś tam. Więc to mięso na pewno w ich diecie było. Na pewno nie w takiej częstotliwości, jak my dzisiaj jemy mięso, bo my jemy dzisiaj mięsa bardzo dużo, a człowiek w starożytności tego mięsa tyle nie jadł. Chyba, że był już naprawdę bardzo bogaty i mógł sobie pozwolić na to, żeby codziennie tam zjadać to mięso. Czyli z tym mięsem, to jest tak, że na pewno byli gladiatorzy, którzy mięsa w ogóle nie jedli? Czy to też możemy wykluczyć? Bo no, na pewno nie był to główny składnik ich diety. Tak, na pewno nie był to główny składnik diety, ale na 100% nie powiedziałabym, że oni byli wegetarianami albo weganami. Z tym bym się nie zgodziła.
Rozumiem. Tak, ich dieta na pewno była w przeważającej części właśnie taka strączkowa i wegetariańska, ale no jeżeli jem na śniadanie kaszę, na obiad kaszę, a na kolację kaszę, no to siłą rzeczy jest wegetariańska, ale jeżeli ktoś mi da mięso, a ja je zjem, no to już tak nie powiedziałabym, że jestem wegetarianem w tym momencie, wegetarianinem. Ale jest, ciągle jest to dla nas współcześnie właśnie, myślę, że trochę jednak szokujące, że no jednak nie karmiono gladiatorów właśnie dużą ilością tego mięsiwa, bo panuje chyba nadal takie przeświadczenie w społeczeństwie, że jednak no właśnie, idzie się na przykład na siłkę, no to trzeba jeść dużo kurczaka, dużo ryżu, dużo tego białka, przede wszystkim pochodzącego z mięsa, a tutaj jednak widać, że no przecież gladiatorzy musieli być na pewno umięśnieni, na pewno musieli mieć te ciała bardzo atletyczne, żeby walczyć, trenowali dużo, więc musieli mieć taką wysokoenergetyczną dietę. Tak, tak, jak najbardziej, ale właśnie no te soczewica, prawda, bób, jęczmień, owiec, no to wszystko są takie konkretne rzeczy, prawda, treściwe, to nie są jakieś, no nie wiem, no, sałaty, prawda, tylko taka konkretna strączkowa dieta. Jeszcze owoce, pamiętajmy, suszone owoce to też jest dość wysokoenergetyczne pożywienie, a one były bardzo popularne i również były jedzone. Za moment może wrócimy do tego, jakie były przykładowe posiłki, co jedli na przykład na śniadanie, co na obiad, na kolację, trochę już o tym powiedzieliśmy, ale pewnie można w swojej kuchni odtworzyć no właśnie posiłki gladiatorów. Ola Sikora jest z nami w czwórce, Hellas et Roma. Wracamy do rozmowy. 20 minut do godziny 12. W męskim gotowaniu dziś dieta gladiatorów. Ola Sikora z stowarzyszenia Hellas et Roma opowiada o tym, jak jedli ci antyczni wojownicy. Co jedli na śniadanie w takim razie, Olu? No właśnie, co jedli na śniadanie? Generalnie to znamy z przekazów sprzed 2000 lat właśnie ogólnie takie pojęcia, potraw, które nazywały się patina albo puls. I na przykład patina to było wszystko i na słodko, i na słono, które się po prostu mogło rozpaść w taki rodzaj papki. Czyli na przykład mógł to być dżem, taki jak my rozumiemy to dzisiaj, albo jakaś rozgotowana soczewica, więc wiemy, że mniej więcej może to przypominać coś w rodzaju humusu. A puls to znowu taka papka na przykład z mąki grubo zmielonej albo właśnie z kaszy. Więc taki gladiator na śniadanie mógł zjeść właśnie rodzaj takiego pulsu, patiny. No, na dzień dzisiejszy by nam to przypominało na przykład taką bardzo rozgotowaną owsiankę. I generalnie ten schemat mógł powtarzać aż do wieczora, ponieważ było to proste, sycące i mało wymagające. A jeżeli jakieś tam właśnie mięso wchodziło w menu, to najprawdopodobniej jedli go na kolację, ponieważ kolacja ogólnie w świecie starożytnym był to najbardziej syty posiłek. I tak chyba we Włoszech pozostało do dziś. Tak, ogólnie w tych krajach, gdzie jest bardzo gorąco, to właśnie jedzą wszyscy na wieczór i trochę się im nie dziwię, bo teraz w Polsce są podobne temperatury i aż strach cokolwiek gotować w domu. Taka mała dygresja. Tak. Ale właśnie tak samo nie bójmy się powiedzieć tego, że oni jedli ryby czy owoce morza, ponieważ były to dostępne produkty ze względu na to, że po prostu półwysep jest otoczony morzami, więc nie były to jakieś tak jak u nas tutaj w Polsce, prawda, bardzo luksusowe produkty, tylko to po prostu była codzienność. Nam się kojarzy trochę dieta śródziemnomorska z sałatkami, takimi świeżymi owocami, może świeżymi właśnie warzywami, serem fetą. I czy to w ogóle istniało wtedy na talerzach na przykład gladiatorów, czy to bardziej były na przykład jakieś zupy, wywary na taki obiad czy kolację? Zupy jak najbardziej były popularne, ale to właśnie przypominało bardziej takie polewki, powiedzmy, niż takie nasze polskie zupy na kościach na przykład, na żeberkach, żurki. To ciekawe, żur, no tutaj bardziej w kontekście zakwasu na ten żurek, jaki kupujemy w sklepie, był znany w świecie barbarzyńskim, ale to na pewno nie był nasz polski żurek z jajkiem i kiełbasą, to też trzeba zaznaczyć. Ale właśnie to było takie proste jedzenie, naprawdę mało skomplikowane.
I tutaj też chciałabym nawiązać do tej diety, ponieważ no tak jak mamy dzisiaj, prawda, że tam jemy sobie kanapki na śniadanie i to jest dla nas normalne, to wtedy normalne było zjedzenie sobie po prostu albo jakiegoś kawałka chleba z oliwą i to był koniec, prawda, albo podchłomyka, to jest ten najprostszy chleb zagniatany, przypominający nasze ciasto na pierogi, właśnie z oliwą, z oliwkami, albo właśnie taką papkę, taką patinę, czyli coś, co najbliżej bym teraz porównała do naszej owsianki, prawda? Czyli te chleby, to się trochę tak kojarzy z jakąś focaccią na przykład. Focaccia jest na drożdżach. A generalnie tak, w starożytności również znano chleby na drożdżach, ale były to trochę... bardziej popularne były albo te na zakwasie, albo te na takim prostszym, po prostu tylko zagniatane, prawda? To ciekawe, starożytni znali bardzo dużo rodzajów chleba, od takich najprostszych, najciemniejszych do tych z białej mąki, gdzie ta biała mąka wtedy była najdroższa, bo trzeba było najmocniej zmielić po prostu te ziarna, prawda? Więc było w niej najmniej odpadów, więc mogli sobie pozwolić na to tylko ci najbogaci. To jeśli także... byśmy mieli taki przykładowy przepis przedstawić, Olu, jakbyś mogła, bo tak, na śniadanie kaszka to nie jest jakieś takie danie, które pewnie jest trudne do odtworzenia. Mniej więcej znamy właśnie coś podobnego w formie owsianki, no ale na przykład zupa z bobu, bo czytałem, że to było też popularne, to jak ona mogła tak wyglądać, jakie tam mogły być składniki w takiej zupie? W takiej zupie raczej szukalibyśmy samych warzyw na przykład. Czyli jest tam sobie, gotuje się wywar na warzywach, prawda? Moglibyśmy tam wrzucić właśnie ten bób, o którym ty mówisz, jakąś marchew, może seler, coś zielonego i to by było tyle, ponieważ no, ziemniaków wtedy nie znano i nikt ziemniaków nie jadł, więc to byłaby też taka polewka. Nie wyobrażam sobie świata, szczerze mówiąc, bez ziemniaków. Byłoby to dla mnie naprawdę bardzo smutne. A taką zupkę czymś doprawiali potem? Tu powiedziałaś też na przykład o tym sosie rybnym, czy to tak nie do tak, takiej zupy? Sos rybny garum to był absolutnie must have do wszystkiego. Do słodkich potraw, do słonych potraw, do chleba, do podpłomyków, do zupy, do mięsa, do wszystkiego. To był też używany jako substytut soli, więc tym dosalano. Ale mówię, tak samo jak ta papka zostawała z tych ryb, no to jedzono ją sam z chlebem jakimś tam najprostszym, z tym podpłomykiem. Ale garum absolutnie do wszystkiego. Dziś sportowcy, mam wrażenie, że tak naprawdę wszystko popijają jakiegoś rodzaju izotonikiem. Wtedy podobno takim izotonikiem była woda z popiołem. Tak, no tutaj mamy taką radę już od Pliniusza Starszego, gdzie on daje nam taką radę, którą powinniśmy się stosować, że twoje palenisko powinno być twoją apteczką. Pij łuk z popiołu, a zostaniesz uzdrowiony. Można zobaczyć, jak gladiatorom podaje się taki roztwór. No i ten popiół miał niby pomagać im właśnie w utracie tych substancji mineralnych, które tracili. Jak w ogóle produkowano taki łuk z popiołu, więc popiół trzeba było wrzucić do jakiegoś naczynia, zalać go wodą, gdy woda się odstała, odlewano ją i odparowywano. I to, co pozostało, to był właśnie ten łuk. Co ciekawe, też często w starożytności pito wodę z octem i to też jest bardzo dobry izotonik i naprawdę polecam spróbować. Teraz te octy trochę wracają do naszej świadomości, na przykład jabłkowy w Polsce, prawda? Ale rozmieszany z wodą ocet naprawdę fajnie nawadnia w takie upały jak dzisiaj. I jeszcze są również znane przekazy, że gladiatorzy pili wino. Ale nie takie wino w naszym rozumieniu, że znaczy, takie wino z winogron oczywiście, ale chodzi o to, że ono było bardzo rozwodnione. Więc to tak też również można go potraktować jako napój nawadniający, ponieważ on miał o wiele więcej wody niż na przykład wina. I to bardziej chodziło o to, żeby ten organizm nasycić, niż jakoś tam się upić po prostu tym winem. Już trochę o tym mówiłaś, ale ciekawi mnie,
jak bardzo ta dieta gladiatorów różniła się od diety albo zwykłych Rzymian, albo też tych wyżej usytuowanych, tych bogatszych, którzy mogli sobie pozwolić pewnie w tamtejszych czasach no, na najróżniejsze smakowitości, które na przykład jedli oglądając walki gladiatorów. No tak, to na pewno możemy powiedzieć, że na przykład taki biedny obywatel rzymski, ale taki, który posiadał status tego obywatela, to mógł nawet pomarzyć czasem o diecie właśnie takiego gladiatora, któremu jednak ktoś jeść dawał. Więc oni jedli bardzo prosto chleb, oliwki, to garum, te resztki tego garum, oliwa z oliwek, no to taka była totalna podstawa i to wino rozwodnione do picia albo często taki moszcz winny, czyli coś, co jest jeszcze nie do końca winem, tylko zaczyna tą swoją fermentację. A jeśli chodzi o bogatych, no to ich ograniczała często jedynie fantazja. Do naszych czasów zachowała się książka kucharska, trochę całkiem inna od naszych książek kucharskich, Marka Apicjusza o sztuce kulinarnej, ksiąg 10. Już o nim tutaj wspominałam właśnie nieraz, gdzie pierwszy rozdział to jest zapobiegliwy kucharz i tam właśnie znajdziemy te rady o tym, jak zachować mąkę świeżą czystym liściem laurowym. Znajdziemy również radę, jak odróżnić fałszowany miód od miodu pierwszej jakości. Polecam zrobić sobie w domu eksperyment z tym miodem, bo tutaj dzisiaj na pewno mamy dość też dużo, już nie tylko dzisiaj fałszuje się miód, ale również 2000 lat temu. No i ten Marek Apicjusz, on był smakoszem, nawet nie tyle kucharzem, ale był smakoszem i on tak kochał jeść, że w jego książce kucharskiej znajdziemy przepisy bardzo proste od na przykład naszych omletów, tak jak my dzisiaj jemy omlety z jajek, po na przykład tak wyszukane potrawy jak stopy wielbłąda, jakieś siekane pulpeciki czy kiełbaski oraz desery. Bardzo takim rzymskim deserem jest miód z pieprzem. I to jest miód po prostu z pieprzem posypany, wymieszany i to jest właśnie takie patina do chleba. Bardzo często u nas w kuchni można to spróbować właśnie na różnych wyjazdach. Jeżeli Państwo nas spotkacie, to zapraszam na degustację. I właśnie ten miód z pieprzem, który jest taki słodko-ostry i naprawdę bardzo fajnie pokazuje ten smak. Co ciekawe, na przykład też, jeżeli ktoś był bardzo bogatym Rzymianinem i wyprawiał ucztę, to pozwolił sobie na przykład na to, żeby sprowadzać śnieg na przykład z gór, żeby ochłodzić wino. Także no, tutaj mamy naprawdę dość duże dysproporcje, że niektórzy nie mieli co jeść, a niektórzy po prostu zastanawiali się, skąd dzisiaj zjemy. Sporo zaskoczeń. Na pewno po tej rozmowie wiem już, że fine dining tak zwany, no, czyli ta taka sztuka tego jedzenia, które jest bardzo małe i tutaj chodzi o kosztowanie, no to już ma długą tradycję. Miód z pieprzem to na pewno zapamiętam i spróbuję odtworzyć, bo aż się prosi, żeby spróbować, bo jest to tak prosty przepis. Olu, no, dziękuję Ci bardzo, że nam otworzyłaś trochę drzwi do tej kuchni gladiatorów i też powiedziałaś właśnie, jak ona się bardzo różniła od tego, co jedli zwykli, czy też bogaci Rzymianie. Wniosek jest taki, że gladiatorzy czasem mięso, więc jedli. Aleksandra Sikora, Stowarzyszenie na Rzecz Popularyzacji Kultury Antycznej Hellas et Roma. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję również.